Ewakuacja Amerykanów z Saigonu 29 kwietnia 1975 roku. Zaginiony w akcji 3. Gdzie jest Lynn Braddock? Pojechała. Dokąd? Nie wiem. Twój mąż naprawdę weźmie cię do Ameryki? Oczywiście. A co z rzeczami? Wszystkiego nie zabiorę. Thank you.
Co zrobisz z tym? Weź co chcesz. Rozejdźcie się. Nie możemy was wpuścić. Nie ma już miejsca. Czy była to Lynn Braddock? Nie, pułkowniku. Pan jest znajomym? Mężem. Pojechała do domu. Kiedy? 2 godziny temu, po dokumenty. Ta suknia jest przepiękna. Dziękuję. Do widzenia, Min. Stać. Mam coś dla ciebie.
Nazywam się Lynn Braddock. Jestem na liście. Pracuję w ambasadzie. Lynn Braddock. Ona mówi, że jest na liście. Nazwisko? Lynn Braddock. Jestem tłumaczką w ambasadzie. Dokumenty. Nie mam. Ktoś mi je ukradł. Muszę mieć dokumenty. Mówię, że ktoś je ukradł. Nic nie poradzę. Jestem na liście. Zaraz. Pani jest żoną pułkownika Braddocka? Tak. Zdejmij godło. Zabierzcie mnie. Zaczekajcie. Dam ci $1000. Kocham Amerykę. Puść mnie. Zabieramy pana. Będzie dobrze. Startuj. Waszyngton, czas obecny. Pan Braddock? Tak. Pułkownik James Braddock? O co chodzi? Proszę mi poświęcić kilka chwil. Dobrze. Czy moglibyśmy pomówić na osobności? Oczywiście.
Napije się ksiądz czegoś? Nie, dziękuję. Jestem ksiądz Polański z amerykańskiej misji pomocy dzieciom w Wietnamie. Przyjechałem kwestować na rzecz misji, ale chciałem też odnaleźć pana. Dlaczego? Rok temu przyszedł do misji chłopiec o krwi mieszanej, błagając o pomoc dla chorej matki. Poszedłem do niej i dowiedziałem się, że w czasie wojny pracowała w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, za co jest szykanowana przez rząd Wietnamu, zwłaszcza, że urodziła dziecko ze związku z Amerykaninem. Przykro mi, ale co to ma wspólnego ze mną? Ta kobieta nosi po mężu nazwisko Braddock. Co? Mówię o pańskiej żonie. Lin Tan Can. To pomyłka. Niemożliwe. Moja żona zginęła w Sajgonie. Ona żyje. Dobrze ją znam. Pański syn nosi imię Van i ma 12 lat. Nie mieliśmy syna. Dlaczego tak trudno panu w to uwierzyć? Bo widziałem jej spalone ciało. To nie była pańska żona. Lin Tan Can żyje. Niech ksiądz wierzy w co chce. Ja wiem swoje. Kilka chwil upłynęło. I tak nie mógłby pan nic zrobić. W Departamencie Stanu powiedziano mi, że nie mogę liczyć na żadną pomoc. Ale musiałem panu powiedzieć. Do widzenia, panie Braddock. Z Bogiem. Pan Braddock? CIA. Proszę z nami. Zaczekajcie na zewnątrz. Kopelat, pułkowniku. Co, porabiałeś? Dobrze wiesz, mały Johnie. Czego chcesz? Rozmawiałeś z wielebnym Polańskim. To co? Czy opowiadał ci bajek o twojej żonie, która rzekomo żyje? To są bajki? Oczywiście. Wielki błąd, mały Johnie. Do tej chwili w to nie wierzyłem. Co zrobisz, żeby ich wydostać? Nic. Jeśli tam zostaną, umrą. Codziennie ktoś umiera. Braddock, ostrzegam cię. Nie depcz nikomu po odciskach. Ja nie depczę po odciskach, mały Johnie. Depczę po szyjach.
Witamy pasażerów przybywających do Bangkoku. Do centrum. Czterdzieści. Powiedziałem, że mi tu za ciasno. Spływaj. A, jesteś ty silny. Zabierz mnie do domu. Może spróbujesz sił ze mną? Siemasz, Braddock. Zdobyłeś wszystko? Tak, zdobyłem wszystko. Nie było łatwo. Tym bardziej to doceniam, Mick. Od czego są przyjaciele? A propos, masz forsę? Chodź. Samolot załadują nam dopiero za kilka godzin. To spory kawałek za miastem. Będzie chryja. Podjedź przed wejściem. Stój, Mikkelczek. Zabierz go do samochodu. Wylejesz mi piwo. Ostrzegałem cię, żebyś nie podskakiwał. Nie próbuj mnie zatrzymać. Już zostałeś zatrzymany. Idziemy. Nie ruszaj się, dupku. Wybaczcie, dziewczyny. Odciąć mu drogę. Braddock? Nie ruszaj się. Udało ci się. Do samochodu, wgońcie go. Tak się to robi. Jezu, Braddock, czy nie mógłbyś się kapeńkę rozchmurzyć? Ja muszę tu mieszkać. Ty masz bilet w jedną stronę.
Będziemy mieć całą policję na karku. Daleko jest lotnisko? Kawałek za Bangkokiem. Będzie jasno, kiedy dojedziemy. To się oderwie od ziemi? Uspokój się. Usiądź wygodnie i podziwiaj widoki. No, Braddock, powiesz mi wreszcie, dokąd lecimy? Tak jak gdybym nie wiedział. Wzdłuż wybrzeża. Zatoka Gunray. Będziemy musieli lecieć tuż nad morzem, żeby radar nas nie wykrył. Braddock, umiesz pilotować. Może przejmiesz stery, a ja odpocznę. Zobaczymy, jaki z ciebie lotnik. Po tylu latach? Poradzisz sobie. Tu jest dużo spokojniej niż w twoim samochodzie. Kiedy dolecimy do strefy zrzutu, będziesz miał 5 sekund, żeby skoczyć, zanim znów zejdę nad wodę. Potrzebuję 10. Jeśli będziesz grzeczny, dam ci 10. Wietnam. Nie sądziłem, że tu wrócę. Chyba tak naprawdę nie możemy stąd odejść. Przyjmuję stery. Przygotuj się. Masz 30 sekund. Good luck, mother. Powodzenia. Spotkamy się w piekle, Szajbusie. Thank you.
zapal. Niech każdy w duchu podziękuje Bogu. Dziękuję Ci, Ojcze, mądry i łaskawy, za dom przyjaciół i powszednią strawę. Daruj pobłogosław z głębi serca Twego, a nas tu zebranych. Mój Boże, a nas tu zebranych, zachowaj od złego. Amen. Zaraz wrócę. Braddock, jak się pan tu dostał? Gdzie moja żona? Niedaleko. Jak tam trafić? Zaprowadzę pana. Jest godzina policyjna, musimy być bardzo ostrożni. Próbowałem wyjaśnić panu sytuację. Proszę już iść. Dziękuję. Niech pana Bóg prowadzi.
Myślałem, że nie żyjesz. To nieważne. Modliłam się, żebyś po nas przyszedł. I jesteś. Tylko to się dla mnie i dla Vana liczy. To jest twój syn. Witaj, Van. Znam angielski, Braddock. Latami marzył o tobie. Czasem w trudnych chwilach słyszałam, jak z tobą rozmawia. I w jakiś sposób pomagałeś mu w jego problemach. Ale któregoś dnia przestał wierzyć. Starałam się podtrzymać twoją obecność w jego sercu. Chyba wiem, co czujesz. Myślisz, że was opuściłem. Ale musisz o czymś wiedzieć. Van, gdybym wiedział, że żyjecie, nic na świecie by mnie nie powstrzymało. Tyle wycierpiałaś. Wiem, że się zmieniłam, Jim. Przykro mi, że już nie jestem ładna. Dla mnie zawsze będziesz piękna. Musimy iść. Jesteśmy gotowi. Demauticon. Wyjrzę na ulicę. Van, pospiesz się. Hey Van, Dominic Conan, come back me, you don't me. You like that game, like? Madame Gaido. Coś za jeden. Dlaczego jesteś na ulicy? Wracam do domu. Jest godzina policyjna. Chcesz iść do więzienia? Chcę iść do domu. Masz niebieskie oczy. Amerykański bękarz. Chodź. Szybko.
Łódź jest tam. Jakoś się zmieścimy. Skoro tak mówisz, Braddock, bądź cierpliwy. Przez 12 lat mieliśmy tylko siebie. To jest dla niego bardzo trudne. Będzie potrzebował czasu. Czasu mam pod dostatkiem. Bardzo cię kocham, Jimmy Braddock. Porozmawiam chwilę z moim synem. Przygotuję łódź. Van, wszystko będzie dobrze. Nic już cię nie obchodzę. Liczy się tylko on. Nieprawda. To nasza miłość przyniosła cię na ten świat. Ojciec kocha cię tak jak ja. Daj mu tylko szansę. Postaraj się, Van. Mamo, boję się. Wiem. Ale gdy znajdziemy się w Ameryce, wszystko się zmieni. Obiecuję ci. Ojciec ci to obiecuje. Musimy uciekać. Co za głupota wracać do Wietnamu. Jestem generał Kwok. Jak się pani miewa, pani Braddock? A to musi być wasz syn, Van. Ładny chłopczyk. Kiedy otrzymałem meldunek, że jakaś dziwna łódź wymknęła się moim kutrom i popłynęła w kierunku miasta Ho Chi Minh, domyśliłem się, że to pan, pułkowniku Braddock. Wszak ksiądz Polański właśnie był w waszym kraju. Ale teraz, Braddock, zapłacisz za swoje zbrodnie przeciwko mojej ukochanej ojczyźnie. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Masz całkowitą rację.
Twoja pierwsza próba będzie sporym wyzwaniem. Zwykle sadzamy tu ludzi, którzy są trochę wyżsi. Wielu poddawałem tej próbie, Braddock. Żaden nie wytrzymał dłużej niż godzinę. Może ty będziesz pierwszy. Zrobię, co zechcesz, tylko go puść. Zrobisz, co zechce, tak czy owak? Brawo, pułkowniku Braddock. Jesteś tak twardy, jak o tobie mówią. Podoba mi się to. Podaj. Nie rozczarowałeś mnie, Braddock. Yeah.
Wystarczy już tego. Zabrać go do celi. Braddock? Van? Tutaj. Chodź. Dasz radę? Idź do misji. Thank you.
Co się stało? Co tu robicie? Gdzie jest Braddock? Nie wiem, generale. Kłamiesz, Klecho. Wiemy, że mu pomagasz. Pan się myli. Ty kłamco. Myślę, że zmiana środowiska powinna cię otrzeźwić. Słodki chłopczyk. Słodki chłopczyk. Zabrać go. Nie mogę zostawić moich dzieci. Oczywiście. Nie chciałbym cię odrywać od twoich amerykańskich bankartów. Zabrać ich wszystkich. Zabieramy dzieci i księdza do nowego domu, w więzieniu.
Nie. Zostaw ją. Do ciężarówki. Van, gdzie ksiądz? Przeprowadzę go, Braddock. Generale Kłok, to Braddock. Szybciej. Dzięki Bogu, Braddock.
Niech ksiądz wyprowadzi dzieci. Szybko, byle dalej od ciężarówki. Niech się ksiądz schowa. Odleciał. Dziewięćdziesiąt kilometrów do granicy. Nie oczekuje pan, że te dzieci tyle przejdą. Nic nie oczekuje. Ale dojdziemy tam, choćby na czworakach. Chodźcie. Braddock. Dzieci są zmęczone. Musimy odpocząć. One są zbyt słabe. Zaczekajcie tu. Chodźcie. Po cichutku. Thank you.
Beze, zgłoś się. Tu kłok. Alarm. Zaatakowano nas. Braddock! Jedziemy. Chodźcie, szybko. Ostrożnie, nie zrańcie się. Zapalaj. Chodźcie, szybko. Szybciej. Szybciej. Usiądźcie i trzymajcie się. Startuj. Stać. Braddock, poddaj się. Leć. Trzymajcie się. Braddock, zabiję cię. Spalę te parszywe szczeniaki. Niech ksiądz wróci do dzieci. Będzie trzęsło. Ciśnienie paliwa. Będzie trzęsło. Mayday, mówi pułkownik James Braddock. Wzywam dowództwo amerykańskiej misji wojskowej. Zgłoście się. Siadaj. Mówi pułkownik Braddock. Lecę uszkodzonym C-47 z amerykańsko-wietnamskimi dziećmi. Tracimy paliwo. Jestem 80 mil na wschód od granicy z Tajlandią. Jeśli ktoś mnie słyszy, niech zawiadomi dowództwo amerykańskiej misji wojskowej. Wszyscy cali? Ty też? Tak, a ty? Nic mi nie jest.
Proszę księdza, lądujemy. Połóżcie się. Spokojnie. Zginiemy. Trzymaj się. Na ziemię. Mój Boże. Braddock, to granica. Kiedy zdejmę strażników, musi ksiądz jak najszybciej przeprowadzić dzieci przez most. Słyszał ksiądz? W drodze tutaj zastanawiałem się, jaki jesteś. Nie mógłbym marzyć o lepszym synu. Jestem z ciebie bardzo dumny. Kocham cię. Co się tam dzieje, Dan? Braddock i dzieci. Rozbili się gdzieś blisko. Tu generał Kłok. Wypatrujcie Braddocka.
Ven. Zostań. Muszę mu pomóc. Nic z tego, generale. Nikt nie przejdzie przez granicę. Stój! Chryste! Mam cię, Brado. Tato? Uciekaj stąd. Już po tobie, Brado. Wygrałem. Wygrałem. Nie ośmielą się przejść. Co on robi? Trzymaj go w tej pozycji. Jeden podejrzany ruch i dobierzemy się do niego. Załatwione. Amerykanie blefują, nie ośmielą się zrobić nic więcej. Ognia. Jest. Sukinsyn. Dzięki Bogu żyjesz. Chodźcie, dzieci.
Niech was Bóg błogosławi. Tysięcy dzieci z mieszanych amerykańsko-wietnamskich związków nadal nie może opuścić Wietnamu. Tekst polski Krzysztof Mościcki, czytał Daniel Załuski. Shining in your eyes, I can see the love of freedom in your eyes. I can see the world.